Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, musimy udać się do pokoju dziennego, dalej kontynuujemy zadanie, jeżeli długo i szczęśliwie. Jest to zadanie fabularne i z tego co się orientuję, to jest w ogóle przedostatnie zadanie fabularne w tym dodatku, także nieubłaganie zbliżamy się do końca. A tymczasem musimy się zmierzyć z największym koszmarem Iris von Everetz. Zmierz się z największym lękiem. Rozumiem, że musimy uruchomić jakieś wspomnienie. Moja żona. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, kiedy dają mi zimne usta. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu. To będzie tylko to, co było dobre. Olgierd. No, twórcy się naprawdę postarali. Największy... Okej. Okay. Jak widzicie, walczymy z wcieleniami Olgierda. O kurde, le, gościu! Powiem wam tak, najważniejsze... to to, żeby pokonać najpierw jednego i nie uruchomić sobie pozostałych, bo... jak tamtych uderzymy, to będziemy mieli problem. Ja sobie już może wezmę jaskółkę, tak na wszelki wypadek. Spróbujemy może, chociaż nie no. Mi się wydaje, że jego ciosów się parować niestety nie będzie dało raczej. Zastanawiam się, jaką miałam obrać metodę na niego. No widzę, że on ma taką dużą, dosyć szarżę. No kurde, zejdzie nam, powiem wam, przy tej walce. Ale trzeba przyznać, że jest naprawdę efektywna. Okej, okay, pierwszy koszmar sobie poszedł. Teraz drugi. Dobra, ruszymy sobie szybko Quen. W ogóle wybaczcie za to moje szuranie, ale... w ogóle to nie wiem, czy zauważyliście, zmieniłam sobie zbroję, bo już mogę nosić tą lepszą. O kurde, gościu. Dobra, bo chciałabym rzucić znak, wiecie? Ała, kurna, gościu! Ej, tak nie wolno. Na pewno nie warto walczyć ze wszystkimi naraz, bo będziemy mieli tragedię. Zastanawiam się, czy on jest upiorem. No raczej jest upiorem. Raczej olej tylko na upiory. Dobra, gościu, bo mnie irytujesz. No i Igni chyba najlepiej się sprawdza w tym wypadku. Ewentualnie możemy go... wiecie co? Zróbmy tak. Widzę, że nic mu to nie zrobiło i to mi się bardzo nie podoba. Jeśli ci się nie powiedzie...
Nie no, widzę, że największe obrażenia to mu robią Igni, jeżeli już mam mu coś robić z moich znaków. O, tragedia, powiem wam. Gościu, no ogarnij dupę. Ałano. No, ałano! Nawet nie mogę się ruszyć! Kurdele, no co jest? Oj, oj, oj. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Kurde. To będzie trudne, wam powiem, naprawdę. Wiecie co? Spróbujmy coś wykombinować. Ja się zastanawiam, czy na pewno olej przeciwko upiorom coś da, no ale... No raczej istotą przeklętą to nie jest. Magiczną też nie. On jest upiorem. Hybrydy, ogrowate, relikty, wampiry. Upiory. Zwierzęta, trupojady, drakonidy. Nie no, mi się wydaje, że on jest istotą i on jest upiorem po prostu. No to mamy takie umiejętności. Moglibyśmy sobie jakiś odwar ewentualnie wziąć. Ponadto to nie chcę tego. To by mogło być dobre. Ja chyba dobrze, że się biję z nim srebrną bronią, nie? Chyba tak. Czarcia purhava. Co? Dobra, bo jeszcze jest taki fajny chyba eliksir, który się nazywa zamieć. Gdzie to jest? Zamieć. To by się mogło przydać ewentualnie. Okej, okay, już mam potrucie eliksirami dosyć spore. Żegnaj, Geralt. Jest naprawdę odpalony. Nie wiem, czy ja w ogóle jestem w stanie jego ciosy... Zdychaj. Nie, i tak się przeze mnie przebije. Jest jakaś fajna taktyka na niego. Lepiej atakować od boku. I no, mieć wiadomo kłękę, nie? Dobra, pierwszy koszmar za nami. Najgorsze jest to, że każdy kolejny będzie trudniejszy, nie? A ja nie mogę zrobić żadnego zapisu gry. Ich jest w ogóle 6, 2, 4, 5. No łącznie 6. A mi w ogóle spada życie przez podtrucie. No, dobra, gościu, bo... To Igni nawet całkiem fajnie się sprawdzało, trzeba przyznać. Nie wiem, czy wy widzieliście, ale on czymś mnie opluł. Dobra, drugi lęk mamy za sobą. Teraz trzeci. Ło kurwa mać! Co jest? Ej, no tego to się przestraszyła mnie. Kurwa, ale on ma szarże, no przecież ja tego nie przeżyję. Ja pierdyka mnie. No przecież to jest jakiś żart. To ja nie chcę wiedzieć, co ma ten ostatni Olgierd. Może Ardem spróbujemy?
No chyba najlepiej się to wtedy sprawdza. No, wtedy ma to jakiś sens. Ja pierdykam, gościu, jest powalony. Oj, to było za daleko. Dobra, kolejny zdech. A ten co robi? Najgorsze jest to, że tutaj żadne spowolnienia chyba nie dadzą rady. Najlepiej ten art się, widzę, zaczął sprawdzać. Art i Quen. Dobra. Wybaczcie, że ja tak nic nie mówię, ale ja się muszę naprawdę skupić tutaj, nie? Dobra. Okej, nie teraz. Ważne, żeby chociaż jeden cios zadać, nie? Nawet takie obrażenia od znaków to jest w miarę dobra rzecz. O kurde. No nie, tylko nie tutaj, błagam cię, nie rób mi tego, bo będzie nie będzie niedobrze. Dobra, robimy tak, edytuj. Robimy tak, olej mi się na nic nie zda teraz. Potrzebujemy zrobić tak, usuwa zatrucie. Zużyj. No. Dobra. I teraz potrzebujemy zrobić tak, że ja bym sobie może wzięła. Zamieść to mi się może nie przyda. Co byśmy mogli wziąć? Moglibyśmy sobie wziąć to. Wyśmienity dekokt. I coś może na przyspieszenie tego. Na przyspieszenie punktów adrenaliny. O świcie. Kurde, naprawdę, ciężka rzecz, nie? Może odwar z Ekimy, bo jednak... Bierzemy, zadajemy sporo obrażeń. Dobra, bo on robi dziwne rzeczy znowu. Zniknął? Zniknął. No nie jest dobrze. O kurde, dobra, już się robi coraz trudniej. Okej, dobra, byleby nas nie wziął w kozi róg, bo już się z tego nie odratuje wtedy. Okej, za daleko był. Okej, to było trochę głupie. Dobra, bo on znowu robi te dziwne akcje. Weźmiemy sobie Quen.
Dobra, został nam ostatni koszmar. Aż się już boję, co mi zrobi. O kur... No nie, no błagam, nie róbcie mi tego teraz, bo ja już mam dosyć. Ekwipunek. Już się nie będę cackać. Dawaj no, Geralt, wchodź w to. Uuu, dobra. Dekokt. Rafarda Białego. Wyśmienity dekokt. Zużyj. Dobra, i teraz pytanie, jakby to wyjść z tego cało. Teraz to w ogóle ja nawet nie mam czasu, wiecie, żeby unik zrobić normalnie, nie? Dobra, bo idzie do mnie. Okej, nie tak, nie tak. Dobra, odepchnęłam go, ale co mi to dało? Dobra, odpycham go i to mu chyba nawet zadaje jakieś obrażenia. No, to było głupie z mojej strony, akurat za bardzo. Dobra, znowu robimy powtóreczkę. Biały miód. Usuwa zatrucie, zażyj. I teraz weźmiemy sobie... Co sobie weźmiemy? Punkt adrenaliny. Odwar skrabu pająka. Odwar z echidny. To by się mogło przydać w sumie, bo jak coś, to jeszcze mogę dekoktu użyć później. Później czy teraz? Wiecie co, może już teraz bym go zażyła? No. Dobra, zaskoczyło. Dobra, będę chciał użyć Quen. Tylko ważne, żeby mu się pod miecz, wiecie, nie podsunąć, bo... To mu zadaje chyba jakieś obrażenia nawet, bo... Ja go tak za wiele razy to wcale nie uderzyłam. Ale on odskakuje mi teraz. Nie wiem, czy widzieliście, ale gra mnie ostrzegła. Znaczy, wy tego nie widzieliście, ale ja to czułam na padzie. Dobra, dobra, dobra. Unik. O kurde, udało się. Uch, nie wiem, ile ta walka trwała. Ale długo. Zobaczycie ją całą. Ja pierniczę, nie? Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu.
Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył. A ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim? I w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Powiedz, co u mojego męża? Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna, że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja? Ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza.
Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Nie wiem, kurczę, co zrobić. Ja myślę, że chyba dla niej lepiej by było, żeby jednak oddała różę, bo wtedy już nie będzie cierpiała nigdy. Co prawda, nie wiadomo, co ją czeka, ale mimo wszystko nie będzie przeżywała wspomnień na nowo. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Iris von Everec, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj. No kurczę, patrzcie. Nie ma już tutaj tej mgły. Dobra, to wiecie co? Pierwsze co zrobię na samym początku, to się przemedytuję godzinkę. Bo mam spore zatrucie eliksirami, plus... No, żeby zregenerować mikstury. Spotkaj się z człowiekiem Olgierda w alchemii. Zobaczmy, ile mamy czasu, bo dzisiaj trochę nam zeszło na tej róży. Mogłabym zrobić na spokojnie taki, wiecie, krótszy odcinek, bo zastanawiałam się, czy nie zrobić dla was filmu takiego, wiecie, gdzie sobie chodzimy po mapie i odnajdujemy różne rzeczy. Ale sama nie wiem. W ogóle ciekawi mnie, czy mogę coś jeszcze tutaj przeszukać, bo jednego razu zauważyłam, że tutaj mogą jeszcze być jakieś rzeczy, ale wątpię, że już to mogę przeglądać. Chociaż warto sprawdzić. No klucznik dalej niby tutaj leży, ale już nie mogę zbadać tych niektórych rzeczy. Ale no przejdę się tak z ciekawości jeszcze tutaj. Tutaj jest ten gościu. Tutaj można znaleźć na przykład szczotkę Iris i widzę, że ona dalej tu leży. Co prawda, już nam się to w ogóle nie przyda. Dobra, no. Kto sieje wiatr, no to jest ostatnie zadanie w ogóle związane z dodatkiem. I w sumie myślę, że możemy się jeszcze udać do tego człowieka.
Olgierda w alchemii. To byłaby wtedy ostatnia rzecz, którą byśmy tutaj zrobili. Gdzie tutaj było to wyjście? Tu jest dziura w murze chyba. Tak. No jak widzicie, zdjęliśmy klątwę z tego miejsca, także chyba jednak opłaca się wziąć tą różę. Podejrzewam, że gdybyśmy jej nie wzięli, to no... Wiecie, co by było. Dobra, tu jest moja płotka, tu jest szybka podróż. Tylko nie bij Geralt znaku szybkiej podróży. No, tylko używamy. I dobra, gdzie biegniemy? Biegniemy do portu w Oxenfurcie. Ciekawe, gdzie jest Olgierd. Zobaczymy. No, dzisiaj był odcinek pełen walki. To było ciężkie w ogóle. Naprawdę, poziom trudności dodatki bardzo podnoszą. No i z jednej strony jestem wdzięczna bardzo, bo gra była za prosta. No to co? Idziemy pogadać? Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury! I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Geralt, tutaj! O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki, może innym razem. No co ty, nie daj się prosić! Ja stawiam! Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. Kim ty właściwie jesteś? Gaunt Rodim, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Szlachetnie, ale ty zawsze chcesz czegoś w zamian. Prawa rynku. Nie ja okułem powiedzenie, że nie ma nic za darmo. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruję i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było.
Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Jestem wiedźminem, a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskinie. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Ludzie, widzieliście? Chłop padł trupem. Przed chwilą go widziałam żywego. Okej, moi drodzy, bo tutaj się zrobiło niezłe zamieszanie. Musimy opcjonalnie spotkać się z Shani w jej domu i oczywiście zrobimy to, bo to nam odblokuje drugie zakończenie tej historii, bo dodatek możemy zakończyć na dwa sposoby. Jednakże myślę, że... Czy kolejny odcinek będzie ostatnim? Dobre pytanie. Zastanawiam się jeszcze. Zastanawiam się, bo myślałam, żeby wam może pokazać ewentualne znaki zapytania. Jest na pewno jeszcze parę zadań tutaj ze skarbami nieodkrytymi. Więc w sumie moglibyśmy się tym zająć. No i pytajników może wam nie będę pokazywać, bo to by było trochę bez sensu. Szczególnie, że tego jest masa na tej mapie. Ale tak, zobaczymy. Albo to będzie ostatni odcinek, ten przyszły, albo przedostatni. Bo zastanawiam się, jest jeszcze parę zadań pobocznych z odnalezieniem jakichś tam skarbów. No i chcę wam je po prostu pokazać. Jeżeli mi się to uda, to tak zrobimy. A jak nie, no to w kolejnym odcinku zakończymy sobie dodatek. Moi drodzy, jeżeli odcinek wam się podobał, to bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, komentarza. Trzymajcie się i słyszymy się już w kolejnym materiale. Cześć!